dobrze, że to było takie proste. Idziemy do Stargardu jutro? Po co? No jestem... Festiwal grudniowy w Stargardzie. No co, chodźcie, no. Za duża wyprawa chyba. Ja napisałem do tego cesa. Może jakieś puszki będą. Puszki? Puszki. Do puszki, wziąć do puszki. Jezus, Szymon, co z tobą? Serio? Aż się złożyłem. Sam się złożyłeś. Dobrze, że tu krów. No chyba tak. Prawie przeszło. Odpuszcza. Jak się nie umie grać? Jak odpuszczasz, to zapuszczasz bluszcza. A jak zapuszczasz bluszcza... To co? Pędzę, pędzę w której ręce. Daj. Jak trafisz do kupy. O, jak go. Ale wszystkie też widziałam takie filmiki, jak ludzie biegają niemal wokół stołu. Gdzieś po bokach się ta piłka rozchodzi. Piłka się nie rozchodzi. No, ale piłka od nogi może się rozejść, jak pęknie. Muszę pęknie, się może rozejść. Yeah.
plażowy. W kostiumach kąpielowych. Wow, nice! Dawaj! Aj! Siema. To co? Aha. Tak. Podwójnie nagrywam. Bardzo dobrze. Brat mi wczoraj powiedział, że w sumie w każdym samochodzie teraz współcześnie powinny być kamery montowane, żeby w razie wypadku. Musisz mieć kamerę z przodu i z tyłu, żeby w razie wypadku mieć dowody, a nie tam przypuszczania. Ale nikt by nie będzie chciał, bo jak będzie z twojej winy, to przewalone. To nie udowodzi. No. No. A my w pinga gramy. Nie. Jak ten park? Park to jest park Andersa? No, chyba tak. Tak. Wiesz co, przy bramie po prostu. Ja nie mam żadnej, nie kupiłem, nie lecę w kosmos. A to mamy dwie tylko. No jesteśmy tu chwilę, ale będziemy szli do domu później. A co? Wie, za gorąco jest. Co znowu? A wczoraj coś z Marcelem robiłeś? A kto dzwoni? Stachu? Stachu, no. Powiedz Marcelowi, że w Stargardzie jest dżem jutro. No wiem, on powidłował. Ciemne szczególnie. Najgorsze. A no, to co z tym? Ach, ta gość. Daj mi słyszę. No. W związku z czym? A te twoje bronie, to wiesz co? Nawet do muzeum się nie nadają. Korbacze, to ty wiesz co? To taki gatunek. Ale co, bo masz korbacza ręcznego i jak się ktoś nakorbi, to też jest korbaczem chyba, nie?
wiesz, Stachu, ale czemu ty się bronią interesujesz? Co, boisz się o siebie, czy chcesz kogoś zaatakować? Zaaneksować jakiś teren, czy komuś coś? My też mamy broń w ręku i nie wahamy jej się użyć. No. Sławi broń, tak? Bo to niezłą musi mieć. Dobra, nieważne. Super. Piłeś z nim? Czy co? To co, wbijasz na miasto? Czy tam? A jutro idziesz do pracy, czy nie? A czyje? A czyje urodziny? Której kuzynki? Twoja mama całe życie była hostessą dla ciebie. Złożyłeś jej życzenia wczoraj? Dwa razy. Tak jak ani razy. No to dawaj, pijaj, nie będziemy się w domu. Jak chcesz, my będziemy, pogramy jeszcze trochę i idziemy do domu. No, ty też. A co, chcesz też zjeść? Ale co, chcesz do nas spać czy gdzieś wyjść? Bo ja mi się nie chcę później spać. No nie wiem, słuchać płyt. Mam nowe! To się zastanów. A mamy jaki prezent? Ten, czy tylko życzonka? Ach, jak... To się zastanów. A, no. Ty, a właśnie, a propos tego stylu Dajma, ja chcę porozmawiać o tym. Bo to jest taki charakterystyczny styl, tak jakby ktoś wnosił budynek albo coś takiego. Ja też się zawsze zachwycałem jego stylem. Ale chodzi o to, czy on jest, on ma prawa autorskie do tej koncepcji. No właśnie, czy to jest to idea taki widzę wtedy. Ale pozwólcie, bo raz kto, on to wymyślił, a dużo ludzi to zobaczyło i kopiuje, nie? Także no bardzo dobrze, ale widzę. On jest tak odwiedzą tego. Bo ja właśnie to nie problem, nie? No. Ja nie korzystam z tego, daj spokój. Wiesz co, jest filmik o prawach autorskich, kto ma. Jak sztuczna inteligencja zrobi obrazek, to nie jesteś, nie masz praw autorskich do tego. Ale jak przerobisz, tak, że będzie, jak przerobisz, że będzie twoja praca.
że będzie twoja, widać twoją pracę włożoną w zmieniany obrazek, to już masz prawa autorskie. Ja miałem bota Mid Journey, ale go wywaliłem. A nie, o co pytasz się, jak tego asystenta Google'a? No. Słuchajcie mnie, dupa, co mam zrobić? Jestem wysy. No, jak jesteś wysy, to musisz bardzo mnie dobrze posłuchać. Skoro cię zwędzić, to może to związek, że musisz wpisać się w profil Google'a na przeszczep cebulek razem z włosami, z dupy na czoło. Daj ci szczypiorek wyrosł. Dadzę już wyrósł. Depilację, sorry, czekaj. Nie, ale patrz, bo ja tak się zastanawiałem. No dobra, co? Jeszcze raz? No nie. No więc właśnie. To tak jak z polskimi drogami. Co? Jeszcze raz. Byłeś kiedyś na laserowej depilacji? Nie, to było, po co mi to? Facet ma być mądry, a nie piękny. A co myślisz ogólnie o goleniu twarzy? Proszę cię, naprawdę? A będziesz krzyczał? Dobra, to ja... Gdzie jest najczulsze miejsce? Pod pachą chyba najbardziej by bolało. Nie, ja tam ci nie będę. Dobra, ale... Dobrze. To zrobimy... Dobra, to dzwoń później, jak chcesz spadać. Hej. Co, ma wpaść do nas, czy co? Stachu, chcesz wydefilować sobie. Co sobie wydefilować? Nie wiem. Aj. I butelka rumu. No. Dzisiaj jest ten otwarty muzeum. Dzisiaj jest koncert szantowy i muzycy breakoutu są we Free Bluesie. Nie? Nie wiem. To już wie. O! Ty pamiętasz to naliczanie? Ty wpuścisz... Ej, może... Chodź, tu. No.